Przy ustalaniu propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2025 wzięte pod uwagę zostały stawka inflacji według projektu budżetu państwa, wzrost płacy minimalnej według propozycji Rady Ministrów oraz średnioroczne wydatki na inwestycje, które wynoszą 74 miliony złotych. Trzeba tutaj też wziąć pod uwagę konieczność ponoszenia dopłat. Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów w sprawie górnych granic stawek podatkowych na 2025 rok, waloryzacja stawek podatkowych przewidziana została w wysokości 2,7%. Co to oznacza w praktyce? Na przykład mieszkanie o powierzchni 60 m kwadratowych wraz z przynależnym gruntem, za które płaciliśmy w 2024 roku 101 zł podatku, w 2025 roku będziemy musieli zapłacić o 3 zł więcej, czyli 104 zł. Przeciwko podnoszeniu opłat był Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Według Jacka Kalinowskiego oszczędności miasto powinno szukać gdzie indziej, a nie u mieszkańców. Należy najpierw poszukać oszczędności u siebie, zobaczyć gdzie można co oszczędzić. Przypominam, że budżet mamy bardzo duży, a podatki ciągle są na maksa, więc no ale to tłumaczenie się rządzących jest proste, brakuje pieniędzy, więc co? Podnosimy podatki. Ja jestem przeciwny. Gdzie tych oszczędności zatem miasto powinno szukać? No musimy szukać oczywiście u siebie, czyli w funkcjonowaniu urzędów, w energetyce, czyli oszczędzaniu na świetle, w takich rzeczach trzeba oszczędzać i patrzeć, co można zrobić lepiej, żeby gospodarować lepiej swoim majątkiem. Większość radnych była jednak za podniesieniem stawek podatków i opłat lokalnych. Według Izabeli Zielińskiej, żeby móc dotrzymać obietnic wyborczych, czyli wykonać wiele zapowiedzianych inwestycji, czy zrealizować wiele programów edukacyjnych, sportowych czy kulturalnych, potrzebne są środki. Sytuacja jest na tyle dobra, że ta podwyżka nie jest tak drastyczna dla mieszkańców, bo kołżeżanie za lokal mieszkalny, czy też osoby prawne, które posiadają nieruchomość, zapłacą o 4 grosze więcej w skali roku niż w tym obecnym roku. Więc w niektórych momentach te podwyżki sięgają do 90 groszy w skali roku. Więc generalnie to nie są bardzo mocno obciążające podwyżki mieszkańców i przedsiębiorców, a suma zebranych środków finansowych znacznie jakby wzmocni budżet miasta i da nam szansę radnym realizować to wszystko, czego oczekują od nas mieszkańcy. Nigdy nie jest dobrze, jeżeli podnosimy podatki, z tym, że musimy patrzeć na skalę, na jaką skalę podnosimy te podatki. Wiadomo, że jest inflacja, że wszystkie ceny rosną do góry, więc podatki muszą iść do góry. Tak? Ja w tej chwili przejrzałem to skrupulatnie, te podwyżki nie są znaczące, więc ja osobiście akurat będę na tej sesji głosował za podniesieniem. Chociaż pilnuję tego, że gdyby były to jakieś znaczące podwyżki, również opłaty targowej i innej, to ja będę za tym, żeby tego pilnować i nie dopuszczać do zbytnich zwyżek. Ale akurat te zwyżki nie są aż tak znaczące. Klub Tak dla Kołobrzegu wspiera projekty pani prezydent. One były z nami omówione, konsultowane, analizowaliśmy wszystkie kwestie już na długo wcześniej przed sesją. Dlatego też nasze stanowisko jest popierające ten projekt uchwały, ale my też mieliśmy na uwadze, bo też jesteśmy mieszkańcami miasta Kołobrzeg i mamy na uwadze, żeby te opłaty, podwyższenie tych opłat było racjonalne, czyli uzasadnione inflacją, sytuacją gospodarczą, tak żebyśmy wszyscy mogli nie być zbyt intensywnie obciążeni, ale też żebyśmy mogli na przyszłość planować ten budżet z uwzględnieniem wielu wymaganych przez mieszkańców ulepszeń w naszym mieście. Po przyjęciu tej uchwały z samego podatku od nieruchomości do budżetu miasta wpłynie 4,6 miliona złotych więcej. Wzrośnie także stawka za opłatę uzdrowiskową. Miasto planuje podnieść ją z 6,20 zł na 6,35 zł. Daje to szacunkowe zwiększenie wpływów do budżetu o 2,1 miliona złotych. Bartosz Bieńkowski zaproponował, żeby część opłaty uzdrowiskowej trafiała do pracownika hotelu, na przykład recepcjonistki, a nie do spółek z siedzibą w Warszawie czy innej miejscowości. Jak jednak wyjaśniła Agnieszka Kraczkowska-Bolko, uchwała Rady Miasta z 2017 roku reguluje m.in. kto może być inkasentem opłaty uzdrowiskowej. Miasto nie może doprecyzować, że inkasentem opłaty ma być na przykład pracownik hotelu. Zależy to jedynie od tych podmiotów, od ich schematu organizacyjnego. Ostatecznie radni większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej. Przeciwko był Klub Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, co my w tej chwili oferujemy turystom za te pieniądze, bo tak się zastanawiam. Przypominam, że
w poprzedniej kadencji uchwaliliśmy, że darmowe były toalety i darmowe było molo. W tej chwili już nie ma takich rzeczy. Toalety są darmowe tylko i wyłącznie dla mieszkańców z fizyczną kartą mieszkańca, trzeba przyznać, bo nie wszystkie toalety działają na karty telefoniczne, w telefonach oczywiście, o czym mówię. Więc nie chciałbym, żeby mówiono u nas w kraju, że jesteśmy najdroższym miastem, a i tak do tego aspirujemy. Najdroższym miastem w Polsce oczywiście. Jednak mimo wszystko tych turystów było w tym sezonie dość dużo. Oczywiście, bo turyści, to jest na takim patencie, że turyści jadą do nas, no bo gdzie mają jeździć? Oczywiście możemy powiedzieć, że zobaczcie Państwo, ile turystów przyjeżdża do Świnoujścia i jak tam jest rozwiązana, ile do Międzyzdroi. Do wszystkich miejscowości nadmorskich Polacy jeżdżą. Są w miarę, że tak powiem, zasobni w pieniądze, więc jeżdżą. Ale już dochodzą do nas słuchy, że za granicą jest taniej niż u nas. Według większości radnych ta podwyżka jest nieunikniona. Z każdego sezonu wyciągamy pewne wnioski. Ten sezon był również bardzo dobry dla Kołobrzegu, ale mieliśmy też i dużo problemów. Chociażby na przykład z utrzymaniem porządku, czy w centrum miasta, czy w pasie nadmorskim. Jeżeli mamy dbać o tą czystość strefy uzdrowiskowej, jeżeli mamy zwiększyć ilość pojemników, zwiększyć częstotliwość sprzątania, to musimy zwiększyć opłatę uzdrowiskową, bo właśnie te pieniądze wpływają do budżetu, to one są na to wydatkowane. Ktoś, kto prowadzi wynajem wczasów i tą opłatę pobiera, to generalnie wczasowicz płaci, czy ona będzie 50 groszy wyższa czy niższa, a tu musimy po prostu powiedzieć wprost, dla nas, dla miasta są to potężne środki, więc jeżeli my tą opłatę podniesiemy nieznacznie, bo nawet wyżej nie możemy, bo są pewne granice zaporowe, to dla miasta jest to korzystne, więc tutaj za opłatą uzdrowiskową akurat nasz klub też będzie głosował za. To się przełoży na naprawdę dużą finansową wzmocnienie naszego budżetu na przyszły rok i na kolejne lata, bo opłata wraca w podwójnej wysokości, ja tak mówię potocznie, ale tak, żeby mieszkańcy zrozumieli, że te pobrane opłaty na przykład w 2025 roku, one zaplusują w 2026, 2027, bo one będą wtedy wzmacniały nasz budżet.